Witam wszystkich serdecznie w kolejnym wydaniu programu... Wydaniu? W kolejnym odcinku programu, nie mam pojęcia co robię. Ci, którzy byli już na tym kanale i oglądali ten program w zeszłym roku, mogą pamiętać, że miało tu miejsce coś takiego jak konkursy? Bitwy przepisów. Polegało to na tym, że brałem po 4 przepisy na jakąś daną potrawę od osób, które zajmują się gotowaniem na YouTubie i wrzucaniem na YouTuba swoich przepisów. Przyrządzałem możliwie jak najbliżej oryginału się tylko dało taką potrawę i później miało miejsce testowanie. W początku robiłem to sam, później robił to ekspert, a jeszcze później wpadłem na to, że im większa próba, czyli im więcej osób testujących, tym bardziej wiarygodne wyniki. Więc na tym stanęło, że po prostu ludzie oglądając ten program te przepisy testowali i głosowali. Zasady są takie, że wygrany przechodzi do następnej bitwy jako mistrz. I tak się złożyło, że ostatnim wygranym bitwy na pierogi ruskie był Gracjan. Cześć, witam was, to jestem ja, Gracjan. Więc dziś z pozycji mistrza startuje Gracjan, co oznacza, że jego sernik, bo serniki będę przyrządzał, będzie robiony jako ostatni. Nie będę was trzymał w niepewności, więc kto będzie próbował odebrać dziś Gracjanowi tytuł mistrza? Będą to... Naprawdę pyszne ciastko, musicie je zrobić. Szybko. Koniecznie zróbcie ten przepis w domu, bo wy i wasza rodzina będziecie piać zachwytu. Najgorsze są tortury tortem, no a tortury sernikiem jeszcze gorsze. Skąd taki, a nie inny wybór osób, od których przepisy będę brał? No, pan Robert Makłowicz to jest ikona polskiej gastronomii. Dlatego bardzo chciałem, żeby właśnie jego przepis wziął udział w którymś z odcinków. Tak się składa, że przepis na sernik pan Robert Makłowicz ma na YouTubie. Jeśli chodzi o Sugar Lady, no to jest jedna z najbardziej znanych osób przyrządzających na polskim YouTubie desery. Ona samych serników ma chyba, nie wiem, na kanale z 10, może przesadzam, że z 10, ale naprawdę dużo różnych serników robiła. Musiałem wybrać jeden. Dlaczego wybrałem ten, to powiem później. No a Vegetuba, po pierwsze już znamy tego pana. Robiłem raz chyba jego wegańską lasagne, chyba wyszła bardzo dobrze. To gość zdaje się wiedzieć, co robi. Bardzo chciałem, żeby jeden z serników w konkursie był wegański, bo to będzie taka pułapka. Staram się, żeby próbujący nie wiedzieli, że jeden z serników jest wegański. I ciekaw jestem właśnie, jak taki przepis wypadnie na tle tradycyjnych przepisów na sernik. Z sernikami jest w ogóle tak, że są bardzo różne rodzaje serników. Ale taki podział główny, bym powiedział, to są serniki na zimno i serniki pieczone. Zestawiać jedne z drugimi nie ma sensu, bo to jest w ogóle całkiem inny deser moim zdaniem. Nazwę tylko ma podobną, przez sernik. Z drugiej strony zaś ciężko znaleźć przepisy na sernik, które teoretycznie są podobne. Czyli każdy robi sernik trochę inaczej, więc no nie chciałem jakoś tak bardzo restrykcyjnie do tego podchodzić. Dlatego moim jedynym wymogiem było to, żeby te serniki, przyrządzenie tych serników polegało głównie na pieczeniu ich. Czyli to mają być pieczone serniki, nie jakieś na zimno. To chyba wszystko, jeśli chodzi o jakieś takie kwestie organizacyjne. Jestem gotowy, by podjąć to wyzwanie i mam nadzieję, że dostarczyć wam trochę rozrywki. Dzisiaj nieco innej niż w wyzwaniu inflacyjnym. Dzisiaj nastawiamy się na rywalizację. Zacznę od przepisu Vegetuby, gdyż zdaje mi się być on dość prosty, więc będę miał dobrą rozgrzewkę. No, ale jeszcze zanim zaczniemy piec, to zapraszam na krótki fragment sponsorowany. A partnerem dzisiejszego odcinka jest moje ukochane wydawnictwo Insignis. Dziś chciałbym wam polecić tę wyjątkową książkę Wacława Smila. To jest ten pan. To jest pan Wacław. Pan Wacław to nie byle kto. Sprawda, nie znam się na naukowcach, ale z wielu źródeł można wyczytać, że jest to wybitny naukowiec. Nauczyciel akademicki oraz emerytowany profesor uniwersytecki. Myślę, że nie skłamię, gdy powiem, że jego najnowsza książka, Liczby nie kłamią, to jest chyba najciekawsza, ciekawostkowa książka, jaką miałem w ręku. Ponieważ pan Wacław nie pisze to, co mi się wydaje. Pan Wacław kieruje się liczbami i za pomocą liczb
odpowiada na bardzo wiele ciekawych pytań. Książka ta podzielona jest na kategorie, które podzielone są z kolei na mniejsze rozdziały. Te kategorie to ludzie, państwa, maszyny, projekty, urządzenia, paliwa i elektryczność, transport, żywność, środowisko. Czyli sprawy, które chcąc nie chcąc dotyczą każdego z nas. Sięgając po tę pozycję, staniecie się rekinami na różnych spędach, domówkach, czy po prostu sytuacjach, w których rozmawia się o pierdołach. Już nie będziecie musieli już mówić to, co wam się wydaje, a to, jaka jest prawda. Pan Wacław, posługując się liczbami, dokładnie tłumaczy różne ciekawe zagadnienia. Książkę możecie oczywiście kupić sobie, ale też myślę, że dobrze sprawdzi się jako upominek dla kogoś, kto interesuje się po prostu światem, nauką szeroko pojętą. Ciężko mi ją streścić, bo tak naprawdę, no, tak jak wymieniałem te rozdziały, autor porusza się tu naprawdę po bardzo różnych tematykach i zakres wiedzy, którą możecie sobie przyswoić dzięki tej pozycji, jest piekielnie szeroko. Polecam serdecznie, link do zakupu książki znajdziecie w opisie. Myślę, że nie pożałujecie wydanych pieniędzy. Poszerzanie swojej wiedzy na temat świata to jest zawsze dobry pomysł, a gdy to zrobić w tak wstępny sposób, jak dzięki książce pana Wacława, to gdzie wady? W ogóle to dość istotnej rzeczy zapomniałem wspomnieć, że tym odcinkiem oficjalnie rozpoczynamy deserowy czerwiec! Woo! Yeah! Wiem, że jest jeszcze maj, ale cóż to za problem. I właśnie w ramach deserowego czerwca możecie się spodziewać, że trochę tych rywalizacji na desery będzie. Chcę mi wybaczyć, ale będę dziś w kuchni i staram się być trochę bardziej uporządkowany. No i na pewno będę bardziej skrupulatny, bo jednak to już nie są żarty. Muszę przeprowadzić te zawody w sposób jak najbardziej sprawiedliwy. Wspomnę jeszcze o tym, że wszystkie te serniki autorzy robią w takich dość małych, okrągłych formach. I ja doszedłem do wniosku, że to będą trochę za małe te serniki, jeśli będę chciał je zrobić na większej próbie po prostu próbujących, więc kupiłem nie okrągłe, tylko takie blachy, dość duże. No to taka blacha jest mniej więcej o połowę większa. Czyli wszystkie składniki, jakie mam, będę mnożył razy 1,5. Jeśli chodzi o składniki na sernik, a w zasadzie to furnik, tak się tutaj to nazywa, potrzebujemy 200 gramów mleka kokosowego. Pan Wegetuba nie pokazuje nam, z jakiego tam kartonu czy puszki nalewa to mleko kokosowe. Mleko roślinne, ja używam dzisiaj kokosowego, ale tak naprawdę każde mleko zda taką samą funkcję. Więc musiałem trochę zgadywać, znaczy to nie jest raczej, myślę, że mam rację, no bo jest mleko kokosowe i mleczko kokosowe. Mleczko kokosowe to jest takie, które się sprzedaje w takich puszkach albo małych kartonikach, no i się używa na przykład do robienia curry. A mleko kokosowe to jest chyba takie, o, po prostu w kartonie. Nie wiem, czy teraz nie pierdzielę głupot, ale mam tutaj 200 gramów w przepisie, więc ja użyję 300. Dobra. 70 gramów wegańskiej margaryny bądź oleju kokosowego rafinowanego. 10 plus 35, to tak jak mówię, będzie to 5. 200 gramów cukru trzcinowego, czyli 300 gramów cukru trzcinowego. Dobra, jest. 40 gramów mąki ziemniaczanej i 60 gramów mąki ziemniaczanej. Jest. Esencja waniliowa na smak. Tutaj nie mamy podanych, podanego, ile tej esencji ma być, więc staram się popatrzeć tak na oko, ile on tego dodaje i dodać mniej więcej tyle samo. Duża szczypta soli, 300 gramów tofu. Nie wiem w ogóle, czy to nie będzie debiut mój z tofu w tym programie. Chyba nie robiłem niczego z tofu. Na opakowaniu jest 180, a dali 203. Patrzcie, jaka miła firma. 300 gramów tofu. Czyli 450. Jest idealnie. Sok i skóra starte z jednej niedużej cytryny. Czyli
Będzie torej. 200 gramów malin lub innych owoców leśnych. Czyli 300 gramów tych malin. O, patrzcie, idealnie, 300. Mam już ugotowaną kaszę jeblaną. Z tym, że chcę, żeby trochę przystygnęła, bo chyba nie powinna być taka gorąca. Więc muszę jeszcze chwilę poczekać. 150 gramów po ugotowaniu miało jej być, czyli 225 potrzebuję. Jest idealnie. No dobra, te składniki mam. Włączajmy ten przepis. Przepis jest banalnie prosty. Należy wszystkie składniki, oprócz owoców sezonowych. Nie pierdolić! A, zapomniałem. Myślałem sobie, że jeśli to jedzenie ma być podawane ludziom, to może warto zachować pewne standardy. Mam nadzieję, że to docenicie. Zaczynam od gotowanej kaszy jaglanej. Mleko roślinne, ja używam dzisiaj kokosowego. Wegańska margaryna bądź olej kokosowy. Cukier trzcinowy. Odrobina brandy. Możecie ominąć alkohol albo... Tak gdzieś trochę go wlał, nie? Niby odrobina, ale jakbym to walnął na raz, to co tam wlał, to już bym był narąbany. Raz, możecie ominąć alkohol. Trzy sekundy lekkim strumykiem, czyli 4,5. Raz, dwa, trzy, cztery. A i staram się ignorować właśnie takie rzeczy typu możecie to, nie musicie tego dodawać, możecie, robię tak jak robią oni. Odrobina ekstraktu wanilii, odrobina gałki muszkatułowej. O, tego nie ma w przepisie. Panie Wegetuba, to jest coś, nad czym można popracować, bo ludzie często robią zakupy, jak chcą coś odtworzyć właśnie z tego opisu, który jest pod filmem. Ja co prawda tak nie robię, bo ja nie robię przepisów takich typowo pod tworzenie, ja bardziej robię rozrywkę, ale do ciebie to wchodzą raczej po to, żeby odtworzyć, więc polecałbym, jeśli mogę oczywiście coś polecić, to w tej kwestii poleciłbym troszkę więcej skrupulatności, bo ja akurat mam gałkę muszkatołową. Ale nie każdy musi mieć. Potem taki widz już gotowy, kupił te rzeczy z opisu, już chce robić i patrzy, a ty mu wyskakujesz z gałką muszkatołową. I taki widz się wkurza. Myślę, że 1/4, 1/5 całej gałeczki. O, już jest trudniejsza matematyka teraz. To będzie 1/4 dodać 1/8, czyli 3/8, czyli mniej niż pół. Mąka ziemniaczana, tofu oraz sok i skórka z jednej cytryny. Teraz tak, bo pan Wegetuba o tym nie mówi, ale w późniejszym przepisie, jak zobaczycie, będzie o tym mówił Robert McCauley. A ja mówię, że to jest kulinarny autorytet, co by nie mówić. Mówi, że jak używamy skórki z cytryny, czyli kupujemy cytrynę właśnie do pieczenia ciasta, to ważne jest, żeby ją kupić bio. Bo te nie bio są woskowane i pryskane i jak używamy woskowanej i pryskanej skórki z cytryny, to trochę gówno, nie? Nie chcemy czegoś takiego jeść. Ta bio jest trochę droższa, ale jak nam zależy na jakości naszego wypieku, a mi dziś zależy, kurwa, to warto te koszty ponieść. Jakieś... Ach, ty kurwa. Odrobina soli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, siedem, osiem, dziewięć. Całość dokładnie blendujemy. Jest okej. Okay. Przekładam do wyłożonej papierem foremki. Chyba powinienem robić razy dwa jednak, a nie razy półtora. No jest go trochę mało. Chyba go jeszcze dorobię na połowę. A długość pieczenia chyba zależy od grubości masy, nie? Tak mi się wydaje, że jak masz tak rozłożoną bardzo cienko, no to wtedy krócej pieczesz, a jak masz grubiej, to musisz ten środek dłużej zrobić. Dorobię połowa tych składników, o których on mówi. 75 gramów kaszy jaglanej, 100 gramów mleka kokosowego, 35 gramów tego oleju, 100 gramów cukru trzcinowego, 20 gramów mąki ziemniaczanej. Nie wiem, jak silikonowa szpatułka jest niezbędnym narzędziem w kuchni. Esencja waniliowa. Sól tam jeszcze była. Ta gałka muszkatołowa. Tą połówkę cytryny jeszcze. A i tofu. A no i trochę tego brandy. To mi się coś kiepsko w tym blenduje. No to jest dokładnie to samo, więc... Ułożę maliny.
Zaczynam od 15 minut w 180 stopniach, skręcam do 120 i piekę kolejne 35 do 40 minut. Dobra, czyli 180 stopni, 15 minut najpierw. Nie ma szans, żebym się pomylił, bo mam zegar ustawiony na piekarniku, a później przez 35 minut w 120 stopniach. Teraz mamy, jak widzicie, 180, tak jak mówię. Teraz skończyło się właśnie to 15 minut, więc robimy teraz 120. I 35 minut. Dobra, to ja sobie ogarnę i przygotuję składniki na następny sernik. Naprawdę pyszne ciastko. Musicie je zrobić szybko. Biorę się teraz za odmierzanie składników na przepis Sugar Lady. 140 gramów ciastek owsianych. Ja mam paczkę, która ma 215 gramów, czyli praktycznie no idealnie tyle, ile potrzebuję. Potrzebowałbym w sumie 210. Dobre nawet. 80 gramów masła, czyli 120. Patrzcie, niemożliwe, jak ja mam kuchenny zmysł. 50 gramów podprażonych orzechów włoskich i 75. No. I muszę podprażyć. Prażę się ma na suchej patelni, nie? 750 gramów twarogu tłustego. Piątnica. Tutaj jest lekki problem, to znaczy zarówno Sugar Lady, jak i Robert Makowicz mówią, że to ma być twaróg piątnica. Ser to najważniejszy składnik i ja używam tego sera w wiaderku. Dlaczego? Bo jest bez konserwantów, bez barwników i ma idealną konsystencję. Mam tutaj już zmielony twaróg. Twaróg, który jest w dodatku połączeniem klasycznego twarogu z serkiem śmietankowym. Zatem mogę wyeliminować jeszcze jeden bardzo ważny kiedyś dla serników składnik, mianowicie masło. Tym, że zarówno Sugar Lady, jak i Robert Makowicz mają współpracę chyba z piątnicą. Bo ja naprawdę szukałem tego z piątnicy. Chciałem, żeby było 1:1, ale byłem w dwóch sklepach dość popularnych i nie znalazłem. Składniki twaróg. Nic więcej nie jest napisane w składzie, czyli też nie ma konserwantów ani barwników. No sorry, będę używał z innej firmy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał do mnie pretensji o to. Dziś jest 750 gramów i potrzebujemy 1125 gramów. Jest 1125. 50 gramów masła, czyli 75 gramów masła. Dobra, 50 gramów mąki ziemniaczanej. Czyli 90. Dobra, jest 91, też możemy. 170 gramów cukru. Tego co kojarzę, ona mówi o cukrze drobnym. Mam taki cukier. 170 to będzie 255 gramów. Dobra. I łyżka ekstraktu waniliowego. Trochę więcej tych składników, bo to jeszcze nie koniec. Bo jeszcze mamy składniki na konfiturę śliwkową, ale ją będziemy robić później. Więc na razie się zajmę tym. Więc do malaksera wrzucamy ciasteczka owsiane, podprażone wcześniej orzechy włoskie, bo jak dobrze wiecie, dopiero po podprażeniu orzechy zyskują tego fantastycznego aromatu. I rozpuszczone masło. Wszystko razem blenduje. Blendowało i wykładamy masę do formy. Tu mam formę 24 cm wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Ej, jak ona ma formę 24 cm, PR kwadrat to jest pole 3,14 razy 12 do kwadratu, to jest mniej więcej 430 mniej więcej. A jak mam to, to jest 40 razy 25, czyli to będzie 800, 1000, co? Cernik wegetuby się zrobił i on teraz ma jeszcze 15 minut. Okej, z jakiegoś tajemniczego powodu teraz mi się wyłączył głos przy nagrywaniu, jak to widzicie, ale w tym momencie mówię, że muszę jednak iść do sklepu dokupić składników, bo jednak jak sobie policzyłem te pola tych form okrągłych i moich prostokątnych, to wychodzi na to, że ta moja mieści dwie te okrągłe. Więc musiałem jednak robić wszystkiego razy dwa, a nie wszystkiego miałem razy dwa, więc tutaj mówię, że jednak jadę do sklepu. Dobra, wracam ze sklepu, straciłem trochę czasu, ale mam nadzieję, że to docenicie. No, gdybym został przy tym swoim pomyśle, że o połowę większe są wszystkie składniki, to
by to straciło sens, no bo jak wynikło z obliczeń matematycznych, pole tej, więc składniki muszą być razy dwa, inaczej bym to sknocił, warstwa sernika byłaby zbyt cienka i już w ogóle by to inaczej wyglądało przy pieczeniu. Odpoczął mi w tym czasie w piekarniku sernik wegetuby. O, wygląda tak. No i co, on teraz mi musi wystygnąć. Jak wystygnie, to jeszcze ma być tylko przyprószony cukrem, pudrem. No i pakuję w folię, chowam do lodówki i czeka do jutra. Jest jedna rzecz, która tej mojej pomyłce, naprawionej, zaznaczam, idzie na dobre. Otóż, patrzcie co znalazłem w trzecim sklepie. To jest ten twaróg, o którym mówi Sugar Lady i pan Robert Makłowicz. To oznacza, że tego nie użyję. Teraz już naprawdę jesteśmy jeden do jeden idealnie tak, jak jest w przepisie. Są te twarogi polecone. O ten twaróg się nie martwcie. Ja po prostu go przełożę powrotem. Robię sobie sam sernik taki w domu do zjedzenia. Muszę teraz wrócić do odmierzania rzeczy. Ciastek musi być trochę więcej i orzechów muszę jeszcze trochę więcej uprawić. Masełko szmato. 25 gramów orzechów trzeba doprawić. No kupiłem ciastek, też 140 w przepisie. Ja zrobiłem 210 i jeszcze 70 gramów ciastek. Tak. Masła będę potrzebował jeszcze 40 jeszcze. Warstwa ma być cieniutka, masa wygładzona, forma wyłożona, ona teraz ląduje w lodówce. Okej, odkopałem się z tego gówna, które sam sobie narobiłem. Teraz muszę jeszcze tutaj podokładać składników. Tej mąki ziemniaczanej muszę dołożyć jeszcze 30 gramów. Masła trzeba dołożyć 25 gramów. Cukru 85 gramów trzeba dołożyć. Zamiast 9 jajek ma być 12 jajek. Ekstrakt waniliowy też dokupiłem. A, no i teraz ten twaróg, 750 gramów, czyli 1500 gramów ma być według przepisu. Do misy miksera wrzucamy więc twaróg, śmietankę, kremówkę, ekstrakt waniliowy, cukier drobny, ponieważ on idealnie rozpuszcza się w serniku. Masło, najlepiej miękkie w temperaturze pokojowej oraz mąkę ziemniaczaną. Zostało nam dodanie jeszcze żółtek, ale zanim je dodam, muszę je oddzielić, ponieważ białka w tym serniku dodają tego napowietrzenia i będą one potrzebne. Teraz tę masę będę miksować w mikserze na bardzo, bardzo powolnych obrotach, a białka ubiję ręcznie, żeby Wam pokazać, że ręcznie też można. Ja nie będę taki super jak pani Sugar Lady. Ja się jeszcze trochę namęczę dziś. Tego wybaczcie, ale pozwolę sobie białka ubić tak za pomocą miksera. To może nie być. Moim zdaniem to jest takie propagandowe bicie piany. Chyba jest sztywna. Masa serowa wymieszana. Teraz musimy za pomocą szpatułki dodać do niej białka. I masę serową wylewamy. Wstawiamy sernik na około 75 minut na 160 stopni, tak jak mówiłam wcześniej, bez termoobiegu. Świeże śliwki drylujemy i będziemy je podsmażać. Na początek dodaję niewielką ilość cukru. Do śliwek dosypuję również mieszankę imbiru, cynamonu i kardamonu. To są świąteczne przyprawy i właśnie z tymi przyprawami kojarzą mi się święta. Śliwki podgrzewamy, aż się całkowicie rozpadną, jak woda z nich odparuje. Tak wygląda sernik Sugar Lady, który zaraz się powinien już za 3, 2, 1. O, jest end. I teraz mamy uchylić drzwiczki i na 15 minut. Taki wymyśliłem patent. 15 minut ma tam jeszcze siedzieć. A śliwki no nie chcą się za bardzo na razie rozpadać, ale może potrzebują więcej czasu. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. To postanowiłem ostatecznie rozwiązać sprawę sernika, to furnika wegetuby. On ma być jeszcze posypany cukrem pudrem. Sernik Sugar Lady wygląda tak. Pękł, ale zdaje się być mocno sernikowy. Czekam aż te śliwki się. Ja tu bracie, wiesz, na luziku, pik tu miku pom. Daję jeszcze odrobinę pektyny, żeby fajnie ta konfitura
stężała. Sugar Lady mówi, żeby dodać do tego trochę pektyny. I ja nie wiem, czy ja jestem jakiś głupi, ślepy, czy coś, ale no ja w takich normalnych spożywczych sklepach pektyny znaleźć nie mogę. I na początku myślałem, że zastąpię to żelatyną, ale potem poczytałem, że żelatyną to za bardzo nie. I znalazłem coś takiego. Gemix. I to w składzie, pierwsza rzecz po cukrze, to właśnie pektyny. Dlatego dodam i to się ma teraz razem z tym nam zagotować. Faktycznie pachnie to trochę jak święta, powiem wam. Dobra, zagotowała się nam ta konfitura. Myślę, że będzie spoko. Damy jej trochę ostygnąć. Dobra, przystygło mi to. Więc co? Pozostaje mi to włożyć na sernik i sprowadzić. Jak to zrobię? To sernik daję do lodówki. To co, bierzemy się za trzeci. Tak wygląda po rozłożeniu całej konfitury. Czy jest to apetyczne, pozostawiam waszej ocenie. Koniecznie zróbcie ten przepis w domu, bo wy i wasza rodzina będziecie piać zachwytu i będziecie szarpać ten sernik, jak Reksio Szynkę obiecuje. Zapewniam was, bo jest tak pyszny i puszysty, że święta bez niego... Jebane gówno. Dobra, dwa serniki są już w lodówce. Pora na trzeci. A trzeci sernik będzie pana Roberta Makłowicza. Proszę panie Robercie, ale przewinę już do samego sernika. Wiem, że pan bardzo ciekawie opowiada, ale ja już to widziałem. Ja doszedłem do wniosku, że przygotowanie wszystkiego do miseczek... Nie pierwszy raz doszedłem do takiego wniosku. Najmniej szósty raz doszedłem do takiego wniosku. Nie jest coś, co lubię robić. Zdaję spowalnia tu pracę. Nie jest to mój styl gotowania. Kładę sobie po kolei odmierzał i po prostu... Twaróg, który jest w dodatku połączeniem klasycznego twarogu z serkiem śmietankowym. Zatem mogę wyeliminować jeszcze jeden bardzo ważny kiedyś dla serników składnik, mianowicie masło. To jest ciekawe spostrzeżenie pana Roberta, gdyż tutaj nie mam w składzie masła. Tak jak mówiłem, ten sernik się składa z serka śmietankowego oraz twarogu. Wychodzi na to, że serek śmietankowy spełnia rolę masła. Jest w dodatku połączeniem klasycznego twarogu z serkiem śmietankowym. Zatem mogę wyeliminować masło. Czyli wychodzi na to, że, przynajmniej tak zrozumiałem pana Roberta, jak ktoś chce zrobić sernik bez masła, to może dodać serek śmietankowy. I nawet mam tak, coś takiego. Wydaje mi się, że to po prostu jest dodane do tego sera i... Masło. Jest serkiem śmietankowym. Najpierw dodać żółtka. Kurwa debilu. Chciałem to ostatnie żółtko tak efektownie do góry podrzucić. Trochę was zabawić. Trochę wam zaimponować. Ale nie! Ale popisywanie się jeszcze nigdy nikomu nie przyniosło nic dobrego. Frajer. I teraz dodać do tego cukier puder. I to wszystko mieszać. I na początku wymiesza to poza żółtkami i cukrem pudrem z jeszcze jednym składnikiem. Tak, to są ziemniaki zgniecione na pire. To jest ciekawe. Zdaje się, że to jest rzecz, która najbardziej wyróżnia sernik pana Roberta. Ziemniaki? Ziemniaki. W serniku? Tak. No ale dlatego pan Robert się zna, a nie ja, że ja bym w życiu na to nie wpadł. Ziemniaki sprawiają, że rzecz, do której są dodane, zachowuje wilgoć, więc to będzie wilgotny, puszysty sernik. Nie jednego pieca pan Robert jadł ziemniaki pewnie, więc on wie. Ja je sobie wcześniej ugotowałem i zgniotłem oczywiście. Pana Roberta w przepisie jest półtorej myszki, więc u mnie będą trzy. No i teraz mieszamy to. Teraz do środka trzeba stopniowo dodać twaróg. Dodajemy. Krok po kroczku. Na tym etapie ostatni składnik, który musi być dodany do dokładnego wymieszania, to mąka. Muszę ubić pianę. Tylko, że tutaj te dwa więcej są, o których się pomyliłem, więc muszę użyć tak, żeby trochę zostało. Do tych białek musi dojść szczypta soli. Wszystko trzeba bardzo porządnie na sztywną pianę ubić. Jeśli chcecie być pewni, że piana będzie sztywna, to można do niej dodać trochę cukru pudru. Będzie dzięki temu lśniąca. Zobaczcie. No najlepiej zrobić to nad głową własną. A, trzyma się.
Trzyma się. Słuchaj, teraz doprawiamy masę. Na końcu będę tutaj łączył całość Doprawiamy świeżo startą skórką z cytryny. To jest cytryna. Ile to już zależy od tego, jak bardzo skórko-cytryno-lubni jesteście. Rodzynki, piękne, sułtańskie, nie liczyłem się z kosztami. Pan Robert postanowił podzielić Polaków najwyraźniej. Wiecie, jak to jest z rodzynkami? Ja generalnie wolę bez rodzynek. Wszystko. Ale nie jestem też jakimś wielkim inkwizytorem pod tym względem. W sensie nie mam ochoty palić na 100 ludzi za to, że dodają. Jak dodali, to ich wybór, nie? Ich przepis. Ja nie dodaję. Pan Robert dodaje. Mówiłem, że część z was się wkurwi na pana Roberta. Część go pokocha, bo co prawda rodzynkowych entuzjastów daje się być na optykę mniej niż rodzynkowych właśnie zagorzałych przeciwników. Ale ci entuzjaści też potrafią być głośni. Garść rodzynek. Czyli dwie garści rodzynek. Inna sprawa, że moja garść wydaje mi się trochę większa od garści pana Roberta. Niech będą błogosławieni ci, którzy lubią sernik bez rodzynek, ale również ci, którzy kochają go z rodzynkami. Trochę kandyzowanej skórki pomarańczowej. Wanilia z waniliowego młynka. Waniliowego młynka nigdy nie znalazłem, ale w przepisie jest, że może być esencja waniliowa. Tak, może być esencja, to ja dam esencję. Właśnie teraz będę stopniowo dodawał tutaj pianę i to ręcznie, delikatnie wszystko mieszał, by całość się idealnie połączyła. Teraz musimy już zrobić tylko jedną rzecz, mianowicie przełożyć masę do formy. Ale forma, nawet jeśli jest teflonowa, wymaga nasmarowania i to jest ten jedyny moment, gdy musimy użyć odrobiny masy. A potem trzeba to opruszyć odrobiną mąki. Zobaczcie, jest rozprowadzone i teraz znowu delikatniunio przekładamy. Litości, panie Robercie, z tymi zdrobnieniami, bo mam flashbacki z Olka Klepacza. W ten sposób dość brutalny wyrównujemy powierzchnię. Wkładamy do pieca nagrzanego nie za bardzo. 170, góra 180 stopni i myślę, że godzinka w zupełności wystarczy. 170, 180. Ja pójdę w 180 jednak. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o sernik pana Roberta, bo pan Robert jeszcze robi mus wiśniowy. Sernik, zwłaszcza taki świąteczny, domaga się towarzystwa. Towarzystwa na przykład owocowego sosu w zimie na bazie mrożonych owoców. Możecie zrobić sos czy też mus truskawkowy, ale ja bardzo lubię wiśnie. Zatem co tutaj już jest? No jest tutaj trochę cukru. Jeszcze nieco dosypię. Trzeba dodać odrobinę cynamonu albo w proszku, albo kawałek kory. No i nieco goździków. Goździków mielonych. Cię mielonych to po prostu zgniećcie je w moździerzu. Trzeba tutaj dolać trochę wody, pamiętając, że one puszczą swój własny sok. Na razie tyle. Trzeba to postawić i gotować. Nic więcej. 3, 2, 1, ja muszę przyznać, że sernik pana Roberta wygląda przepięknie. Okej. Okay. No wygląda nieźle. No dobrze, to ja go gdzieś odstawię do odstygnięcia i dokończę to malinowo-wiśniowe coś i się potem bierzemy za Grecjana i koniec nareszcie, Jezu. To ostygło. Trzeba wyjąć koniecznie cynamon. Teraz trzeba to wszystko zmiksować. To stygnie, sernik stygnie. W międzyczasie zrobię wam kebab taki na szpadzie. Pana Roberta mamy sprawę załatwioną i bierzemy się za Gracjana. Gotuj z Gracjanem. Z Gracjanem. Gracjan na kanale dwa serniki, ale tak jak mówiłem, na zimno to będzie osobny konkurs, może zrobimy, bo w sumie czemu nie. A dziś weźmie udział sernik krakowski. Obiadek, ugotować trzeba. Sernik na obiadek, Gracjan. Zawsze mi imponowałeś swoim wesołym podejściem do życia i teraz mi imponujesz w sumie jeszcze bardziej. W zasadzie dlaczego nie można zjeść serniku na obiad? Można, nikt ci nie zrobi nic.
Może spróbujcie sami. Spróbujcie zjeść sernik na obiad i sprawdźcie, co się stanie. W tym odcinku pokażę, jak upiec sernik. Sernik z rodzynkami. Czyli będziemy mieli dwa serniki z rodzynkami w grze i dwa bez. Zobaczymy, jak na to zareagują Polacy. Przede wszystkim do sernika potrzebny jest ser. Ser albo półtłusty, albo tłusty. Wiecie, co jest piękne u Gracjana? W zasadzie program kulinarny Gracjana to nie jest... ciężko to nazwać programem jakimś takim poradnikowym. Bo Gracjan bardzo mało daje konkretów. To jest bardziej taki program, powiedziałbym, artystyczny. Bardziej po prostu mamy podziwiać to, jak Gracjan gotuje, jak to przynajmniej odbiera. Zresztą będzie takich parę momentów w tym przepisie, które to potwierdzą. Gracjan jako jedyny używa takiego klasycznego twarogu, nie z wiaderka, tylko taki właśnie pakowany po 250 gramów. Powiedział, że może być półtłusty albo tłusty, więc ja zdecydowałem, że będzie półtłusty. Potrzebny będzie oczywiście cukier, potrzebne będą rodzynki, potrzebna będzie margaryna, bajka, potrzebne będą aromaty, różne aromaty, pomarańczowe, cytrynowe, migdałowe. Nie jakaś skórka z cytryny, pomarańcza kandyzowana, skórka, blaska, wanili, nie. Gracjan prosi się do sklepu i bierze sobie aromaty. Wchodzi z założenia, że po coś one są. Aromaty są tańsze niż ekstrakt. To na pewno. Gracjan jest cukiernikiem z zawodu. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale tak jest. To... nie wiem, postaw, żeby uważać, że nie wie, co robi. On po prostu bardziej jest chyba zaznajomiony z ideą robienia czegoś masowo. Nie chcą się pierdzielić z jakimiś rzeczami, skoro może sobie użyć aromatu, który składa się z oleju i aromatu. A ten... też. Cukier waniliowy będzie potrzebny. No i oczywiście... jeszcze... będzie potrzebna mąka. Pyszny sernik z rodzynkami będzie upieczony. Będzie upieczony. O tak. Pierw trzeba posmarować foremkę margaryną. Znajesz, to dość ciekawa kolejność. Tak oto foremka powinna wyglądać do pieczenia sernika. Mamy teraz już elegancko. Ty, no to jest bułka tarcza. To jest właśnie problem gotowania z Gracjanem, tak jak mówiłem. Zdarza mu się nie powiedzieć, co robi. Kurwa, no mi to wygląda na bułkę tartą, no. Ale ja nawet nie mam bułki tarty. Użyję tej krupczatki po prostu i tyle. Teraz tutaj mam ciasto. Ciasto kruche. Więc to ciasto kruche rozwałkuję i zrobię po prostu spód. No, Gracjan po prostu ma ciasto. Ma ciasto kruche i już, no co zrobisz? No ja nie mam ciasta kruchego. Teoretycznie nawet mogłabym chodzić za to dyskwalifikacja, bo Gracjan potem mówi, że jak ktoś nie chce, to nie musi używać tego ciasta kruchego na spód. Ale ja chcę zrobić takie, jak on robi. Na całe szczęście potrafię trochę researchu YouTube'owego i wpisałem sobie Gracjan ciasto kruche. Okazuje się, że w odcinku Szarlotka Gracjan pokazuje, jak się robi ciasto kruche. Kruche ciasto teraz zrobimy. O tak, bierzemy margarynę, gnieciemy. Do margaryny trzeba dać trochę cukru. Powinno się robić zgodnie z przepisem, ale ja jako cukiernik to już po prostu takie rzeczy robię na oko. Do zagniecionej margaryny trochę proszku do pieczenia, jajko i jeszcze dajemy troszkę mleka. To musimy sobie mąką obsypać dookoła, czyli zrobić tak jakby taką fortecę. Wszystko mieszamy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Teraz tylko muszę ciasto wywałkować. Mam ciasto. Tak, będziemy wałkować teraz to ciasto. Trochę go trzeba zostawić, gdyż ja już widziałem ten film i wiem, że Gracjan będzie później robił takie paski. Zresztą no wiecie, jak wygląda sernik krakowski, nie? Mamy wywałkowane ciasto kruche i wycinamy. I tak oto mamy w foremce ciasto kruche do odpieczenia. Zrobimy kilka tylko dziurek, tak żeby powietrze miało którędy uciekać. Możemy ciasto
takie wstawiać do piekarnika. Wkładamy do piekarnika. I odpiekamy. Ale to jest lekki problem właśnie Gracjana. Czasami to jest urocze, a czasami nie powie, na ile stopni wsadzić ciasto i muszę sam myśleć. Nie wiem na jak długo, nie wiem na ile stopni. Standardową temperaturą do robienia rzeczy w piekarniku ciast jest 180 stopni. Przeważnie ja się z taką spotykam. Więc wsadzę to na 180 stopni. Nie wiem na jak długo, no ale lepszego pomysłu nie ma. Będę doglądał po prostu. Odpakowywuję ser z opakowań i w tym garnku będę mieszał sernik. Biorę ręką, mieszam. Dokładnie, elegancko mieszam. Można by było ten ser zmienić, ale że on nie jest wcale taki znowu ani suchy, ani twardy, tylko jest elegancki, więc wystarczy go to po prostu tylko dobrze zamieszać. Będzie pieczony sernik, sernik, sernik będzie pieczony. Ja was bardzo przepraszam, ale prawda, nie jestem przesądnym człowiekiem. Sądy raczej mnie bawią, chociaż jak ktoś lubi, to w sumie nikomu nie szkodzi. Ale jeśli chodzi o Gracjana, to ostatnio przyjąłem podczas robienia jego pierogu, użyłem pewnego składnika tajemnego, którego tylko Gracjan używał podczas robienia pierogów. A tym składnikiem był śpiew. I jak słyszycie, przy robieniu sernika Gracjan również tego składnika używa. Jeśli rywalizacja ma być uczciwa, to no muszę znowu go użyć. Tutaj mam właśnie w garnku zamieszany ser biały. Daję trochę cukru, całą trefkę cukru waniliowego. To jest aromat waniliowy. Tutaj mam aromat pomarańczowy. I teraz jeszcze mam aromat migdałowy. Można dać do tego sera trochę mąki i oczywiście jajka. Muszę dać margarynę, ale żeby margarynę dać, to ją muszę wpierw roztopić. Margarynę, rodzynek, nie ma co żałować, więc wszystko co mam. Sernik z rodzynkami, sernik z rodzynkami, sernik z rodzynkami będzie pyszny, tak. Sernik z rodzynkami, sernik z rodzynkami, to jest przedmiot sporu pomiędzy rodzinami. Sernik z rodzynkami podzielił cały kraj. Ktoś kiedyś dał rodzynek do sernika komuś, kto nie lubi rodzynek dla jaj. Później ta osoba, która se zrobiła jaja, została zabita 20 maja, bo osoba, która sernik ten dostała, na żartach w ogóle nic a nic się nie znała. Więc jeśli dodajesz rodzynek do swojego sernika, to upewnij się, że ten co go będzie jadł, nie ma na tym punkcie bzika. Gdy ktoś nie robi rodzynek w serniku, bo rodzynki brzydzą go, wtedy gdy podasz rodzynki w serniku mu, to wydarzyć może się wielkie zło. Sernik, 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 sernik z rodzynkami, musisz z tym uważać, jeśli nie chcesz zdechnąć jak zwierzę. Powiem wam, że jest to całkiem inna konsystencja. Gdy tak mam ciasto wywałkowane, to teraz biorę i wycinam paseczki. Teraz będę w drugą stronę układać paseczki, tak żeby była taka kratka. Sernik, sernik po krakowsku, cały Kraków dumny jest. Sernik, sernik po krakowsku, najbardziej krakowska rzecz. No może jednak nie najbardziej, jeszcze jest jedna bardziej krakowska rzecz, a jest z nią kosa pod żebra, gdy akurat jest derbowy mecz. Stawiam temperaturę 180 stopni i wkładam do piekarnika. Będzie się piekł godzinę. Godzinę czasu w temperaturze
180 stopni. Ostatni sernik w piekarniku. Ciężko, powiem wam, ciężko. A dobrze. Udało się. Dobra, więc tak wygląda teraz sernik pana Roberta Makowicza. Trochę opadł. Sos już jest w lodówce. W lodówce są też pokrojone już, jak widzicie, serniki i zapakowane. A sernik Gracjana zaraz będzie gotowy. Za 3, 2, 1. No tak wygląda właśnie. Udało mi się zrobić 4 serniki. To teraz się widzimy już na degustacji. Trochę zmieniłem zasady punktowania. Już nie jest tak, że próbujący wybierali tylko najlepszy sernik, ale przyznawali punkty. Temu, który najbardziej mi smakował, przyznawali 3 punkty, drugie miejsce 2 punkty, trzecie miejsce 1 punkt i czwarte miejsce 0. Ja mogę teraz powiedzieć, to nie ma wpływu na wyniki, ponieważ uznałem, że ktoś pisał, że ja też powinienem oddawać głos. Ale ja nie mogę oddawać głosu, bo ja wiem, kto robił który sernik, wiem, jak który sernik był przygotowywany i byłbym po prostu nieobiektywny. Ale mogę powiedzieć przed wynikami jeszcze. Mi najbardziej smakował chyba ten sernik Roberta Makowicza, bo smakował mi ten sos. Drugie miejsce dałbym Sugar Lady. Trzecie miejsce u mnie zajęłaby Vegetuba. I niestety z bólem serca chyba najmniej mi smakował sernik Gracjana, bo jednak było w nim czuć takie grudki sera. Przez to, że Gracjan zdecydował, że nie mielimy go. Też był okej, taki trochę jak taki sklepowy sernik bym powiedział, ten Gracjana. Nie był zły. Dobra. Pierwszy głos. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Sugar Lady, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Robert Makłowicz, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Vegetuba, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Sugar Lady, 0 punktów Gracjan. Aha, bo jeszcze nie powiedziałem, kolejność taka była, nie jak gotowałem, musiałem zmienić, żeby się nikt nie domyślił. Pierwszy podawałem sernik Gracjana, drugi Vegetuby, trzeci Sugar Lady, czwarty Roberta Makłowicz. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Vegetuba, 1 punkt Sugar Lady, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Vegetuba, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Vegetuba, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Robert Makłowicz. 3 punkty Gracjan, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Sugar Lady, 0 Vegetuba. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Vegetuba, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Vegetuba, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Vegetuba, 0 punktów Robert Makłowicz. Czyli ewidentnie nam to idzie w rywalizację o pierwsze miejsce i rywalizację o trzecie miejsce. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Vegetuba, 1 punkt Robert Makłowicz, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Vegetuba, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Vegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Vegetuba, 0 punktów Robert Makłowicz. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Vegetuba, 0 punktów Robert Makłowicz. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt
Gracjan, 0 Wegetuba. 3 punkty Gracjan, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Wegetuba, 0 punktów Robert Makłowicz. 3 punkty Wegetuba, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Sugar Lady, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Wegetuba. 3 punkty Gracjan, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Robert Makłowicz, 0 punktów Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Wegetuba. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Wegetuba, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Wegetuba, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Sugar Lady, 0 punktów Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Wegetuba, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Robert Makłowicz. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Wegetuba. Głos musi być chyba nieważny, gdyż mam 2 razy po 3 punkty, raz 2 punkty, raz 1 punkt. Także bardzo mi przykro. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Wegetuba, 1 punkt Sugar Lady, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Gracjan, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Wegetuba. Pierwsze 0 punktów dla Sugar Ladies dziś. Ladies. Czemu Lady? 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Wegetuba, 1 punkt Robert Makłowicz, 0 punktów Gracjan. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Wegetuba, 0 punktów Robert Makłowicz. 3 punkty Wegetuba, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Robert Makłowicz, 0 punktów Sugar Lady. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 Wegetuba. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Gracjan, 0 Wegetuba. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Gracjan, 1 punkt Sugar Lady, 0 Wegetuba. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Gracjan, 0 Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Wegetuba, 1 punkt Robert Makłowicz, 0 Gracjan. 3 punkty Robert Makłowicz, 2 Gracjan, 1 Sugar Lady, 0 Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 Wegetuba, 0 Gracjan. 3 punkty Gracjan, 2 punkty Sugar Lady, 1 punkt Robert Makłowicz, 0 Wegetuba. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 Wegetuba. I ostatni głos w zabawie. 3 punkty Sugar Lady, 2 punkty Robert Makłowicz, 1 punkt Gracjan, 0 punktów Wegetuba. I mamy ostateczne wyniki. Pierwsze miejsce zdobywa Sugar Lady. Brawo, brawo dla tej pani. Koniecznie zróbcie ten przepis w domu, bo wy i wasza rodzina będziecie piać zachwytu i będziecie szarpać ten sernik, jak Reksio Szynkę obiecuje. No, myślę, że na niej pewna presja ciążyła, gdyż jest to dziewczyna, która specjalizuje się w robieniu deserów. Ale brawo, bo zadanie naprawdę nie było łatwe, gdyż na drugim miejscu z 93 punktami ikona polskiej gastronomii Robert Makłowicz, który jednak w filmie zaznaczał, że on z deserami to tak nie za bardzo, nie szczególnie jest jakoś fanem robienia deserów, więc poszło mu, myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że gdyby Gracjan jednak kazał zmielić ser, to mogło mu pójść o ciupinkę lepiej. Były takie głosy, że trochę było czuć grudki sera w tym pierwszym serniku. Ostatnie miejsce niestety zajmuje Wegetuba i ten sernik w miarę smakował. Było też takie parę głosów, że dziwny, ale że ciekawy. No ale jednak wyszło na to, że w rywalizacji serników z prawdziwego sera wegański sernik miał jednak troszkę pod górę mimo wszystko. Ale głosy były takie, że raczej wszystkie serniki były dość dobre. Oczywiście możliwe, że ludzie tak mówili, żeby mi nie było przykro. No to tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja muszę przyznać, że się bawiłem bardzo dobrze, mimo że dość sporo zachodu mnie to kosztowało. To wygrywa Sugar Lady. Dobrze się składa, bo mamy deserowy czerwiec, więc w następnej walce na przepisy weźmiemy coś, co ma ona na kanale. Nie wiem, może szarlotka? Może szarlotka by była. To chyba takie drugie najpopularniejsze ciasto. Zobaczę jeszcze. Dzięki wielkie. Do następnego odcinka.